Witaj, ja nazywam się Mariusz Janecki i dziś przedstawię Ci jedną metodę, w sumie jedną zasadę, która pozwoli Ci schudnąć. I nie będzie to nic typu zmień odżywianie, prowadź aktywność fizyczną, więcej trenuj, bo to już są kolejne etapy, a jest coś o wiele, wiele ważniejszego. Cel. Wiele osób zapomina o wyznaczaniu sobie celów i poprzez to nie osiąga później efektu. Zapewne już nieraz słyszeliście o takiej metodzie, w sumie zasadzie SMART. Dziś natomiast ukierunkuję ją tu właśnie pod redukcję tkanki tłuszczowej oraz szeroko pojęty fitness. Jeżeli chodzi o zasadę SMART, jak sama nazwa mówi, nasz cel musi być skonkretyzowany, mierzalny, atrakcyjny, realny i terminowy. Teraz mam do Was ogromną prośbę. Przyszykujcie sobie kawałek kartki, coś do pisania i notujcie wszystko. Uwierzcie mi, że nie pożałujecie i w końcu osiągniecie ten wymarzony cel. Zapiszcie dużymi literami w pionie SMART. Każda literka w osobnej linijce. I teraz dopisujemy z boku. Nasz cel musi być szczegółowy, mierzalny, atrakcyjny, realny i terminowy. Teraz rozwinę każdą z tych kwestii, abyście mogli szerzej poznać tą zasadę pod względem zmiany sylwetki i dostosować to wszystko do siebie. Jeżeli chodzi o szczegółowość, określmy swój cel. To nie może być chcę schudnąć, chcę przytyć, chcę zarabiać więcej pieniędzy. Konkretnie, co chcecie osiągnąć? Chcesz rzucić 5 kg, chcesz rzucić 10, 15, 20 kg. Na razie zajmijmy się tylko tym efektem końcowym, później przejdziemy do wyznaczania sobie terminu tego celu. Na początku określamy cel. Chcesz schudnąć 5 kg, chcesz schudnąć 10 kg. I zapisujemy teraz na kartce, jaki chcecie osiągnąć końcowy efekt. Drugą kwestią jest to, że nasz cel musi być mierzalny, ale z tym nie będzie żadnego problemu, bo co tydzień, co dwa tygodnie możemy wykonywać pomiary obwodów ciała, pomiar wagi. Także jeżeli chodzi o mierzalność, jak najbardziej jesteśmy w stanie mierzyć tutaj swój postęp. Trzecią kwestią jest atrakcyjność celu. Po co w ogóle chcesz rzucić te 5, 10, 15 kg? Wyobraź sobie siebie po osiągnięciu tego celu. Jak Ty się będziesz czuła, jaką będziesz miała samoocenę, jak będą Cię postrzegali znajomi, jak się zmieni Twoja garderoba, będziesz musiała odświeżyć szafę, ale jak Ty się będziesz czuła sama ze sobą, bo to jest bardzo ważne. I zapisz wszystkie plusy oraz minusy, jeżeli takie występują, po osiągnięciu tego efektu. Czwartą kwestią jest realność. Nasz cel musi być realny. Ok, możemy wyznaczyć, chcę w ciągu tygodnia zrzucić 4 kg, 5 kg. Jest to do zrobienia jak najbardziej, ale czy jest to zdrowe, czy jest to rozsądne? Zdecydowanie nie. Niesie to za sobą poważne konsekwencje w związku z tym, że musimy narzucić sobie zbyt rygorystyczne podejście. Ograniczyć mocno kaloryczność, bardzo duża aktywność fizyczna, to niesie za sobą tylko jedno. Szybkie zaprzestanie, efekt jojo, powrót do starych nawyków. Także zdecydowanie wyznaczamy sobie realny cel. Chcesz rzucić 12 kg? Ok, ale daj sobie na to na przykład 4 miesiące. Jest to w ciągu miesiąca około 3 kg, niecały kilogram w ciągu tygodnia. Pamiętaj, że życie nie jest idealne. Są jakieś wyjścia, na przykład ze znajomymi, nie do końca czasami z tą dietą Ci coś wyjdzie. No i lepiej jest mieć ten zapas taki, ze spokojem to zrobić, niż później się stresować, kurczę, nie osiągnęłam tego celu, nie zrealizowałam, bo to gorzej wpływa później na Twoją samoocenę i na to, ile wkładasz w to pracy, niż wyznaczyć sobie mniejszy cel i go osiągniesz. Wiem to z własnego doświadczenia we współpracy również z podopiecznymi. Lepiej wyznaczać mniejsze cele, ale osiągać je, niż wyznaczyć sobie nie wiadomo co, a potem wszystko rujnuje cały nasz efekt. Zdecydowanie nie polecam podchodzić w ten sposób. Realny cel 12 kg, daj sobie 4 miesiące, osiągnij to na spokojnie. I ostatnią kwestią jest terminowość, ale to powiedziałem właśnie przed chwilą. Abyśmy wyznaczali sobie realne cele i później dzielili je na mniejsze etapy, czyli 12 kg 4 miesiące, w ciągu miesiąca około 3 kg, więc na tydzień wychodzi niecały kilogram. Nasz plan musi mieć datę startu i datę zakończenia. To są najważniejsze kwestie i później dzielimy go na mniejsze etapy. A więc podsumowując dzisiejszy materiał, najważniejsze jest wyznaczenie sobie celu. Musi być on skonkretyzowany, konkretnie co chcecie osiągnąć. 5, 10, 15 kg, zapisz to. Musi być on mierzalny, ale będzie, bo nie ma innego wyjścia, tylko kup sobie miarę i dobrą wagę. Trzecią kwestią jest atrakcyjność. Wyobraź sobie, jak będziesz się czuła, jak będą Cię postrzegali inni po osiągnięciu tego celu.
Czwartą kwestią jest oczywiście realność. Ten cel musi być realny. Nie wyznaczaj sobie 4, 5, 6 kg w ciągu tygodnia, bo nie ma to najmniejszego sensu. Daj sobie czas. Pamiętaj, że zapuszczałaś się przez kilkanaście lat, a teraz chcesz coś osiągnąć w ciągu tygodnia, dwóch? No sorry, tak to nie działa. No i ostatnią kwestią jest terminowość. Ustal datę startu, ustal datę zakończenia, podziel to na etapy. Wszystko zapisz, powieś w widocznym miejscu, najlepiej nad biurkiem, nad łóżkiem, żebyś codziennie widziała tą kartkę i cel, do którego zmierzasz. Mam nadzieję, że pomogłem Ci tym materiałem i zamiast zaczynać od zmiany nawyków żywieniowych, od trenowania, najpierw wyznaczysz sobie konkretny cel i do niego później systematycznie będziesz zmierzała. Na koniec nie zapomnij zostawić łapki, zasubskrybować kanału i widzimy się w kolejnych materiałach. Pioneczka!